Dobra, witam Elo. Co dzisiaj? Wiadomo, ważenie, które trzeba obejrzeć. Po ważeniu gramy w tiry z widzami na multiplayer, a potem kurwa Fnafik. I potem Ksaj odpala. Witam Żula. A, bez kitu, ty, byłem wyrywać ósemki. Zapomniałem wam powiedzieć. Trochę krwawiło mi z ryja, ale się drzemnąłem po dentyście i normalnie nic mnie już nie bolało. Ja jestem jakiś kurwa... Jestem tym, kosmitą jakimś. Boli mnie trzustka i mam chęć komuś jeb... To normalny Patryk. Tarcie spokój. Opening Nike, co mi przyszło. Taki dres na jutro. Taki o. Kurwa. Po prostu potrzebowałem czegoś czystego na jutro. Takie pory. Komplet to jest. A, no ta koszulka, ale tej akurat nie ubiorę. Dobra, jakaś kolejna koszulka, tej jeżeli nie ubieram. Kurwa, ona jest taka, że jest była. O, ale w tej już idę, co to kurwa jest. Tu kolejna koszulka. Ma koszulki na Nike kosztują ponad stówę z Illuminati. Zajebista. A pierdole, na kogo ja postawiłem kurwa ty? 10 kuponów. A ten też kurwa przekupił agent. Jeden z nas wynegocjował 10% gazy, że oddaje po niezrobieniu wagi, to jeszcze otwarcie powiedział, że on nigdy tej wagi nie będzie robił. O, będę tam jutro. Bądźcie tam razem z nami. O, będę. Jak ktoś tam będzie chciał coś ode mnie, to mnie... To luz, nie? No ale kurwa, ja to bym uważał, nie? Na siebie. Zara kurwa lepiej, jeden z drugim dostanie i chodź. O, tak! Błagam, potraw coś, kurwa! Nie, no on będzie pajacował zamiast pokazać cokolwiek, no. Ja pierdolę. To chyba zmiana osobowości Natana Marcina, który... No nic, co będzie robić back to back, no. Jutrzejszym na hejtera teraz dedykę. O tym, co przed chwilą... Mam 14 kuponów, z czego Natan jest na 10. No tak, to prawda. Na razie ciosy jakieś combo? Proste, lewy, prawy? Poza dystansem. Czy w taki sposób będzie chciał... High kick? No, pamiętam to nieco jeszcze. Jutrzejszy... W ogóle to jest pojebane, że to się nazywa switch, nie? Zwalić lewy, prawy i zapierdolić takiego switcha, nie? Nogami. Taką suflę. I nam się to zawsze z paramaxinem kojarzyło. Dobra, no chuj. Dokłada tak, tak to ja umiem. Na kor, prawdę, panie, wyprowadzasz te podnięcia na głowę swojej rywalki. Kopienia, tutaj nie mam swojej faworytki. Ale jakbym miał strzelać, to bym dał w tych rybach, bo ma lepszy, że się ma wyższy kurs, tam dwa coś. A, to teraz ci. Trenerzy. Oh yeah, szycha. Nie no, to będzie akurat dobra walka. Tylko lepiej by się ją oglądało na ekranie, nie? A nie przez te kraty. Jacka Gacia. Czy mi się chce szczerze jechać na ten fajny? Znany jest chłopak, który... Nichuja, no ale kurwa. Doświadczenie, jeśli... Yeah, Tybori. Ja pierdolę, to za, parę walk jego klon wejdzie. Nie, ale oni generalnie teraz spoko rzeczy robią. Oni tam jakieś biednej rodzinie chaty budują. Także big plus, nie? Big plus, ocieplanie wizerunku. Spoko, nie? Kurwa, pustka mnie boli. Tutaj komuś inna jeba. Startują oczywiście. Dla mnie to jest kurwa. Trzech zabawna sytuacja, że ludzie aż tak się o to spinają i wyzywają dynę bez powodu. Jeszcze w pojedynek. Mam wyjechać operatorowi. Ma płacone? Ma. Pod budynia? No pewnie pod no to... Ja po prostu budynia lubię, nie? Dlatego ja nie jestem w stanie myśleć w sposób, że jebał, nie? O, Karasz to mój faworyt. Na punkty wygra 100%. Będą 3 rundy pełne i 100% na... Punkty się skończy. Na konto Karasia, dzięki Wixo. Ale leci. Ej, dobra, nie, ja mam jakieś, kurwa, wrażenie, że on swoim oponentem. A nasza liga jest prawie, kurc, czwórka. Tam stówkę postawić, to jest... Gość, który nie boi się żadnych wyzwań. Ta, Wrzosek rozjechał, no, Osparty też rozjechał. Cię wyjechał sobie rękę tylko złamał. Wygra! W nowym klubie... Jak tu? Wygra. Natomiast ta głowa jest u Piotra Szeligi zdecydowanie spokojniejsza. Nie no, jak ma Wrzosek wygrać, kurwa, jest mniejszy, niższy. A ten jak mu zakłuć taką bombę, plombę na łeb, to się złoży. Uśmiech na twarzy jest... W ogóle, możesz mi coś powiedzieć? Czy myślisz, że w tym momencie przekroczyliśmy granicę cringe'u w historii tej federacji? Tak! O to chodziło, dobrze, wypierdam. Albo leci druga listwa za trzustkę. Dziękuję państwu bardzo, było bardzo miło. XD. Nie no, Filipek wygra. No, nie, ja nie widzę, kurwa,
możliwości, że Fabiański... Chociaż ten Fabiański magii nie zrobił, no. Ale teraz tam, kurwa, 3 kilo różnicy pewnie. To nie jest jakiś... na zasadach, chuj. Kurwa, Neymana mi zobaczył. Ale oni go tu nie wezmą, no. Uuu, Alberto Simao! Yeah! Jeśli chodzi o proste, organizację Fame MMA, o, kombo. Walka lewy, prawy. Z Kubańczykiem. Lewy. Nie był faworytem lewy, tego prawy. Starcia, natomiast zawiesił poprzeczkę. Ej, coś kojarzy tego poziomu, ale nie wiem skąd. Oczywiście u Izu Gonota. Gdzieś go widziałem. A, bez kitu, to ten Izo ten. Zapomniałem jego nicknamu. Bardzo wysoko konfrontacja z Michałem Pasternakiem. Przegrany, natomiast bezcenne doświadczenie, które ląduje w rekordzie Pawła Tygórskiego. Ale mu sobie mógł sobie odpuścić, nie? Franio Rusiecki! Dobra, co u mnie? Nie, on będzie trollował, tu nie ma chuja. O kurwa. Franio! Po raz drugi w organizacji Fame na gali z numerem 15. Wygrywał w pierwszej rundzie z Paramaxilem. Tam rywale... Ło! Wykrzyknij WWV! Lub pod streamem. Rapping Psycho wcielny do Fame'u. Oh yeah. Nie no, wygra z palcem w dupie. Ksajo po raz trzeci w organizacji Fame wygrywał z Nitro. Wygrywał z Konopskim na gali z numerem 15. Długi rozbrat, jeśli chodzi o te występy, bo był to sierpień 2022 roku. Natomiast powrót i duże nadzieje związane z tym występem. Kurwa. Intensywne miesiące pod okiem Huberta Szymajdy. Oczywiście trener na tarczach. O kurwa, będzie ciekawa interakcja z trenerem. Jak nas zobaczy. Bo kurwa my tak. Słuchajcie to. Trenowaliśmy kiedy? W tamtym roku? Tak, w tamtym roku. Kurwa, czy tym minęło? Tak, w grudniu były gdzieś tam ostatnie treningi, bo się wszyscy na święta rozjechali. I dzwoni do mnie trener, żeby przedłużyć, wiecie, ten karnet tam, gdzie chodzimy. No i zapłaciłem za 4 miesiące w przód dla siebie i dla młodego, bo Wysocki powiedział, że nie chce, jeszcze tam się zastanowi. No i kurwa mamy już wrzesień, 1 września, a ostatni trening jaki byłem był przed Wigilią w tamtym roku. I zajebałem tylko płatność za 1200 za dwójkę. Nie, pani był, kurwa. 800 zł, bo 400. Ale może wrócę, nie? Może wrócimy. Nie no, Ferrari wygra, musi kurwa. Znaczy, musi to Nathan wygrać przede wszystkim. To jest najważniejsza walka jutrzejszego dnia. Żeby kurwa Nathan wygrał. Chuj wie jak, chuj mnie toczy na punkty. On nie może przejebać, bo inaczej się kurwa załamie. Nie no, można o nim pierdolić wiele, nie, ale showman jak chuj jest. Z panami, co zaprezentuje na media trening. Śliczny jest. Taki zwierzynie zrobi, że chuj. No idealnie będzie. Potem będzie ważenie. Ta walka jest dla mnie kurwa nagle się okazuje najciekawsza na tym fejmie, no. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to nie jest tak, że lałem wagę, bo miałem do zbicia 20 kilo w przeciągu około 2 miesięcy, czy jakoś tak. Kurwa, co? Do końca zostało mi... Tam pierdoli, jak 20 kilo w 2 miesiące? Wyjebie mu. Oj, spokojnie, spokojnie. A. Tutaj zaczyna się robić nerwowo. O, nerwowo, nerwowo. Dobra, wygra Nathan, jak chuj. Widzisz? Wygra. Musi. Popatrz bliżej, no. Jeszcze do publiczności. Ja tylko przypomnę, że hejter za jedno uderzenie, do którego doszło na spotkaniu z Nathanem Marconiem i uderzeniu pięścią przeciwnika, został ukarany 10% z garzy. Tyle zostanie ujęte, jeśli chodzi o garzę hejtera. Jeszcze został. No to gratuluję mózgu, kurwa, nie? Jezus, ale to by było. Chłop traci 10% z garzy i jeszcze mają zakład, że jak Nathan wygra w pierwszej rundzie, to oddaj mu 50k. O, więcej no nie no, jak Nathan przejebie, to jest tragedia dla niego. Bo oddaje 50k, jeszcze oddaje 30%. Jest nerwowo. Tak jak wszyscy wiedzą, jestem typowym freakiem i nie przygotowuję się za bardzo do tego, więc na pewno będzie chaos. O, już wymóweczki. Przejebie jak 100%, Nathan wygra. A teraz wracamy tu, nie? Dajmy dobrą walkę. Tak, dajemy jutro dobrą walkę, ekstra, dobra.
co nadrobiłem. Ja pierdolę, ale oni są podobni, oni są jeden do jeden. No i co, bliżej spotykamy się jutro po to, że... Przygotowaj do pierwszej walki, więc w takim razie... Ty! Co ja kurwa zrobiłem na kuponie, że ja na niego dałem, jak on jest kurwa o głowę nic ty. Dalej czas na jedyny pojedynek w formule bokserskiej podczas gali. Wow, myślałem, że powiem boks, a potem wiecie co. Jutro boks, 3 rundy po 3 minuty. I Kuba, powracasz ekspresowo, ostatnio ten boks wypadł najlepiej w konfrontacji. Kurwa, no prowokuje mnie, no prowokuje mnie ewidentnie. Jak zwykle humor dopisuje. Nie no, nie ma chuja, że on wygra. Jak on ma wygrać? Ile wnosi na wagę? O, ej ty, co on taki utyty? No kurwa, pato! Tutaj ten gabaryt zdecydowanie. O kurwa, on ma normalnie te z Naruto! Nie. I ten Kalasznikow, no. Dzisiaj założyłem zegarek dla ciebie za 300. Ty, jak brzuch wciągnął. Pa! Ostatnio miałem za 300 tysięcy. W piździe mam twój zegarek. O, masz pizdę? Tak myślałem. Nad głową. A jutro będziesz miał na twarzy. Każdy z was ma coś w sobie wyjątkowego, co pozwoli wam osiągnąć sukces i być w takim miejscu, w jakim jestem ja aktualnie. No, ja mam w chuj. Kumplem psa ja jestem. Którzy... Fajny przekaz. Na pewno skorzystam. Słów na piekielnie solidne. Walcz z depresją tylko po to, żeby teraz przejebać z jakimś czarnuchem z DD. Ciągnę go w las. Ja pierdolę, sorry za donata. Kurwa, mnie z zaskoczenia tak wziął, że ja pierdolę. O, to już? Umowny 79 kg bez tolerancji 78800, a więc wypełnia limit kategorii wagowej. Ksajo! O, tak. Ile na wagę wniósł Ksajo? 79 kg to limit wagowy 78900, a więc praktycznie punkt Ksajo. Ba kurwa, nawet ja potrafię lepiej pana to. You are dead. Nie uciekaj, to się lepiej już kurwa pakujcie, bo jak się wpierdoli 10 typa z kolonakami, to nie będzie czasu XPP. Panie, nagrzany. Pa, pa. Jesteś obsrany, widzę. Nie śmiej się. Wyładowujesz tak emocje. Obsrany jesteś. Daj spokój, Franek. Widzę to. Wolne żarty. Zniszczy cię psychika. Żarty. Własna psychika. Ja cię tylko dobiję. Zobaczymy, zobaczymy, Misiu. Patrz na oczy, póki to będzie piękny materiał. To będzie piękny materiał na lekcję pokory. A się cicho zrobiło. Zrobiło się gorąco. Franek wyciąga asy z rękawa. Tutaj próbuje zyskać przewagę emocjonalną. Twoje przekonanie o tym zwycięstwie już jutro jest olbrzymie. Skąd to wynika? Dlaczego tak dzisiaj postanowiłeś postąpić? Dzięki Kapral. 1, 2, 2, 4 za 14 miesiąc. Ale wiem, że wygram. Tak, zobaczyłem na niego. Widzę, że presja go zjadła. Już go zjadła. Co będzie jutro, co będzie na walce, no to... No, zapraszam. Wykrzyknik enter. No, mam... wrażenie, że... Nakurwiajcie. I też tak myślę, że szanse są 90-10 dla mnie, tak jak mówiłem na początku. 90-10, kurwa! Na swoją korzyść. Nie no, to go pojebało akurat. Ksajo i czy faktycznie jest troszeczkę lęk przed przeciwnikiem, bo to tobie bez zarzuca... Bez przesady, ty. No słuchaj, to zobaczymy. To jest nierealne. Ja słyszałem u Franku wiele rzeczy. Samo im niewiele wiem, podobno to śmieszny gostek. Nie zawiodłem się. Całkiem zabawnie mówi, no ale jutro niestety będzie obity, dosyć konkretnie. Zapraszam na widowisko, najlepiej oczywiście z mojego pay-per-view. O! Ostatnio poszedłem do lekarza, bo czułem olbrzymi ból. Powiedział mi, że to trzustka. Wtedy pierwszy raz straciłem nad sobą panowanie i zajebałem mu listwę. Miał coś podobne objawy? Nie wiem, czy to poważne PS, zaczął mi rosnąć garb. Luki, kurwa, jaka pojebana akcja, nie uwierzysz, jestem lekarzem i u mojego pacjenta został wykryty guz trzustki, jak mu o tym powiedziałem, wyjebał mi listwę, teraz leżę na ojomie porosad. Wy mu kurwa żyć nie dacie, jak on streama odpali. Siedzę sobie i nagle słyszę jakiś plask, takie głośne uderzenie. Po chwili słyszę stłumiony głos, zaraz sam będziesz niedołężny. Jesteście pojebani. Przychodzi garbaty do lekarza i mówi, panie doktorze, bo mnie tak trzustka boli od coli, ha, ha, ha. Kiedy wychodził, to zajebal mu liścia i gadal, ze sam zaraz będzie niedołężny. Oj jak boli mnie trzustka, chyba zaraz komuś lepę wyjebę.
Dajcie spokój, kurwa. Niedołężny, nie? Przychodzi Lepa do lekarza, a tam trzustka. Nie, to nie jest zrzut w Tarkowie, że tak buczy, kurwa, no mieszkam prawie, że w centrum. Jak oceniasz tą linię przyjaźni pomiędzy Amadym a Jackiem Murańskim? Czy według ciebie to się rozpadnie? Czy to będzie trwało? Uważam, że Amadeusz jeszcze pewnie pożałuje tej decyzji. Że... Posłuchajcie, kurwa, tego, nie? Ferrari miał streama w domu obok nas na Hornówku, tam chyba były urodziny albo inny chuj. W tym samym czasie przyjechał tam Murański. Rozumiesz? Dobra, działa. Amadeusz Ferrari kontra... Ale to zaraz kurwa. Szybciej posłuch. Który to był pedał hamulca? Środkowy, środkowy. No, nie no, kurwa, mody, ty masz prawko, proszę. Dobra, pyk. Dobra, nie, żał ten, działa. Jest jakiś powód, tak? Dobra, ty, szybko, dobra, szybko. Kto jedzie pierwszy? Jo, czekaj, jak tu? No kurwa, to jedź. O, kurwa, gdudni. Kurwa, jak źle pojechałem. Dobrze jadę. Kurwa, nie skręciłeś. Jak się wyłącza wycieraczki, kurwa. Nie pojedę zaraz. Ja z wszystkich windów zapomniałem. Ty, właśnie, oj co, kurwa jebana, no. Jak spowodowanie, kurwa. Nie, ty. Chłop mi wyjebał w plecy i ja spowodowałem wypadek, rozumiesz to? Dobra, chuj, Hajduk jedzie na automacie, no nie, nie wierzę, że jedzie na manualu. O kurwa, co ja zrobiłem? O kurwa, co jest? Kurwa. No teraz byleby dojechać do tego, no, do celu. Ty, jak przyjdziesz? Ty, bez kitu. O kurwa, hamuj. O, widzę ten sam problem, kurwa, u kolegi. A czekaj, muszę światło zgasić w pokoju. Idziemy na stację, bo się muszę przetworzyć. Ej, 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 ej! A! Pięknie, że... Pojebani ci Ukraińcy. Właśnie widziałem, jak Demi cofa się na autostradzie. Pierwszy dzień w robocie, kurwa, taka trasa, nie? Ja pierdolę. A teraz, kurwa! O, to mogę wracam na podłodze, no. O kurwa, pod prąd jadę! Nie no kurwa, o! Ten zaostrzał. Nie pierdolę, mi się jebie. Ładnie pierdolisz, patrz to! Ty chujowe jest to radio kalosze, kurwa, ty. Kurwa. No, tej nawigacji. I co teraz? No i teraz nie no, gdzie to zaparkować, kurwa. Dawaj. Oj, wolniej. No i się udało, nie? Ty, łapka jest po lewej. Co to a, kurwa to jest? No a ja się... no. No, to jest zakowanko. Dobra, jedziemy. Kurwa! Tu lewostronny jest, sorry. O kurwa, na batelkę patrzyłem, ty. O kurwa! Jaki za... Uważaj na tym zakręcie. Luz, no, nie wyjebie się na tym zakręcie. Nie wyjebie się, luz. Kurwa, no! Jademy. Kurwa! Ej, bo jak ten się lewy padł. Ej! Ej, tu jest! Ja pierdolę! No zmienił mnie, kurwa! Jak się w tunelu zapierdala, jak tam jest 50. Wo, kurwa! Czy coś stało, że jest taki korek? Tak to wyszło. No nie, to nie ma chuja na to. To za bardzo ściąga. Odkryto miasto w Birmingham. Tutaj uważajcie na liścia, nie? Czy tu zatrzymać? Tu. Parkujemy. Dobra, kurwa. Ty, no 4 koła euro. Dobra, wjeżdżam tu. Dobra, jedziemy? No możemy, no. No jedźcie. A czekaj, bo skręcam. Nawet nie wiem. Kurwa! Sorry. Bo tu trzeba jakiś z lądem trzeba. Ja pierdolę. Kurwa, dwie te. Panie most. Ej, dobra, no jedź! Kurwa, no gdzie? Jadę, no. No ale wolno jedź. Dwa. Poziomek chce mnie wyprzedzić, rozumiesz to? No dobra. Słuchaj, dupę z lewego. No, kurwo, jebano, no. Ja pierdolę. Co za debil. Jezus. O kurwa. Gdzie to pojebało, ty? Szóstka go zaraz zacznie boleć, zobaczycie. Zaraz ty, kurwa, będziesz niedołężna. O kurwa, jaki zakręt. Ja pierdolę. No
nie dało się tego inaczej uratować jak w ten sposób, no nie oszukujmy się. Dobra, na luzie, ty. Jaki misiks? Dobra, hamuluj. Enter. Mogę robić wszystko, ty! Jak, kurwa? Czemu nie mogę tego? A chuj, automatyk. No cześć. Bolała mnie, kurwa, czustka i to Olsza może potwierdzić. Nie, no to jest, kurwa, hit hitów. Ale z chłopakami, bo starego jak też powiesz, kurwa. Czustka go bolała. Tak, więc czustka boli, żebym kogoś wyjebał, nie, w pizdę. Dobra, przyjmij zlecenie. Ale ja nie będę o tym gadał tutaj, jak jesteście ciekawi, to... Uuu, kurwa, co tu się... Kurwa, mać! Co to jest? Nie wiem, nagle wyskoczyło. Ja pierdolę. Ej, co? Ej, dobra, mi też patrz! Patrz, jak lecę, lewo, prawo, pa! No tak, mówiłem, no. Tam jest taka jebalnia na tej pasce, za chuj. Kasik się pyta, czy jedziesz. Kasik znowu pretensje, no ja pierdolę. Pyta się, czy jedziesz, no. To on jedzie, czy nie? Bo ja już się, kurwa, zgubiłam. No jadę, no. Co? Jakbym nie jechał, to bym coś powiedział, nie? Nie wyjebałbym się bez czyjejś niewiedzy. Pa teraz, widzisz to? Pa! Człowiek, 50 na godzinę, zakręt. Teraz wszyscy są? Pan, to ostatni byś. A ty... A, dobra, o, wyjadę, proszę. 15k dostałem. No cześć. Bolała mnie, kurwa, czustka. I to Olsza może potwierdzić. Nie, ale chciałem zostać z chłopakami. Ja Rybson, będziesz jutro? Nie będzie mnie, kurwa. Aha. Czemu? Bo od incydentu bombelowego dostaję zawsze maila, nie? Z zaproszeniem. Ale kurwa, nie wiedziałem, że trzeba go potwierdzać jakoś tydzień przed. Ja pierdolę. Wszystko zadowolony, kurwa, mówię tak. Arek menadżer się pyta, będziesz? Ja mówię, no będę, no kurwa, zobacz jak tam miejsce mam, żeby mu powiedzieć. Klikam i pisze tak, przepraszamy, zaproszenie wygasa, mówię, aha, dobra, dzięki. Mówię, ale spoko, dostałem, kurwa, normalnie, code paper view. Luki mówi, że nie chcesz z nami gnieść w aucie, to jak się nie gniecie? W pociągu na pewno będzie miał więcej miejsca. Ja pierdolę, no, nie ma chuja, albo jadę z Kaszyc, albo w ogóle nie jadę. Bo teraz to, kurwa, wyczarować bilet to będzie hit. A jo, odkryte miasto, Grimsy. Nie, najstraszniejszy, kurwa, jaki grałem, to była ta czwórka. To chyba The Joy of Ceration mogłoby być bardziej popierdolone. A pierdolę. No, The Joy jest popierdolone. VR? No, VR też będzie, tylko muszę najpierw VR-a kupić, nie? Wow. No kurwa, nie. Kurwa, bandy jestem. Zapomniałem. Ja się to kało pod prąd. Ja pierdolę. Kurwa, wiem, że pod prąd jadę, ale ciężko się przyzwyczaić. Ja pierdolę! Dobra, nie ma chuja, ty, gra się zbugowała. To był bug jak chuj, no nie ma opcji. Na kalamik wjechałeś. Ja pierdolę. Ja nie skończę tej trasy, kurwa. Dzięki, Darek. Kurwa! Pani szuka pracy w sklepie, ale tam mało pieniędzy. Za mało, żeby wynająć mieszkanie? Za mało. W punktach zbiorowego pobytu w całej Polsce mieszka teraz wciąż około 50 osób. Ja pierdolę. Co się, kurwa, cieszy? W salach gimnastycznych. Nie no, kurwa! Co wy robicie, debile? O kurwa, mać! Ja pierdolę! Co nie zmienia faktu, że często ofiary nie były odkrywane przez kilka tygodni, a w ekstremalnych przypadkach nawet kilka. Dzięki za traski, dzięki za wspólne oglądanie Fame'a i za giveaway. Chuj, elo.